Siema, witajcie. Kolejna lekcja, kolejny taki krótki poradnik. Gitara klasyczna, na klasycznej gitarze, ponieważ brzmi to bardzo fajnie. Czerwone tło, specjalnie czerwone tło, ustawiłem się na tle czerwonego tła, żeby ono powodowało takie troszeczkę zdenerwowanie. Tak, gramy, nie śpimy, prawda? Tutaj czerwień ponoć troszeczkę pobudza. Chociaż no nie wiem czy pobudza, no. Dobra, to co chciałem pokazać w tym filmiku, chodzi mi o zastosowanie takiej ciekawej zagrywki, którą można zagrać w każdej tonacji oczywiście. Posłuchajcie, jak to brzmi. Jest oparta na akordzie D, na akordzie durowym z tych open, akordów open, otwartych, to jest ten akord D. Struna czwarta pusta, struna trzecia na drugim, struna druga na trzecim, struna pierwsza na drugim. To jest ten akord D. Tylko chodzi tutaj o to, że ja sobie przesuwam, czyli transponuję, bo grałem wtedy akurat to zagrałem akord E dur, w tym miejscu zagrałem, bo tu jest dźwięk E, struna druga na piątym progu jest dźwięk E. Wiem, że tu nie ma markerów i sobie musisz liczyć raz, dwa, trzy, cztery, pięć, prawda, tak? Troszeczkę to irytujące jest. Może zrobię jakieś markery, może jakąś kropkę walnę farbą. Tylko tutaj chodzi mi o to, że tutaj rozbudowana jest taka zagryweczka na podstawie samego tego akordu z dodanym jeszcze dźwiękiem jednym, dodaną kwartą. Do tego akordu durowego dodajemy kwarta. Kwarta to jest po prostu odległość czterech dźwięków. Ja to później pokażę, powiemy sobie odnośnie interwałów. W każdym razie biorę sobie ten układ, ten D-dur, przesuwam na piąty próg. Tylko gram pojedyncze dźwięki. Jak widać, gram na różne sposoby, bo sobie zagrałem tutaj te trzy, później dodaję na piątym progu, na najcieńszej strunie, później idę na najcieńszej 4, 5, 7 i idę z powrotem na drugą strunę i na trzecią. Trzecia na czwartym, druga na piątym, pierwsza 4, 5, 7. Można to rozbudować na więcej różnych sposobów. W każdym razie chodzi właśnie tutaj o sam fakt, że możemy akurat w tym miejscu to zagrać. Możemy wykorzystać i na trzecim progu. I teraz zauważ, mamy cztery dźwięki dokładnie. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sorry. Zagraj sobie to, co teraz zagrałem, czyli to. Po kolei, tu mam po kolei. Trzecia na drugim, druga na trzecim, pierwsza na drugim, trzecim, piątym i z powrotem trzecim, drugim i struna druga na trzecim i trzecia na drugim. Zagram to wolno. To sobie zagraj. I teraz to samo fajnie zabrzmiało, jak zagrałem robiąc ten akord na ósmym progu, czyli 7, 8, 7. Posłuchaj teraz, jak to zagram jedno po drugim.
fajna zagrywka, miłego ćwiczenia, miłego kręcenia na gitarze. Trzymaj się, bajo!